Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Niech a jest równe minus 2, b jest równe 3, wartość wyrażenia a do potęgi b, odjąć b do potęgi a, jest równe. No to podstawiamy sobie, czyli mamy a do potęgi b, czyli mamy minus 2 do potęgi b, czyli do potęgi trzeciej, odjąć b do a, czyli będzie 3 do potęgi minus drugiej. Co otrzymamy? Minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 8, bo minus 2 razy minus 2 razy minus 2 daje minus 8. Odjąć 3 do minus drugiej to jest 1 przez 3 do potęgi drugiej. Czyli mamy minus 8, odjąć 1 dziewiątą, czyli mamy minus 8 i 1 dziewiątą. Zamieniamy to na ułamek niewłaściwy, czyli minus 8 razy 9 to jest minus 72 plus 1 minus 73 dziewiąte. Jeszcze raz, skąd wzięliśmy minus 73? 8 razy 9 to jest 72, plus 1 to jest 73, no i minus mieliśmy z przodu, dlatego mamy minus 73 dziewiąte, odpowiedź C.